Dzisiaj porozmawiamy sobie o testach przesiewowych w sporcie. Teraz pytanie, czy, czy wiemy, czym są te testy? Tak, nie? Kto wie ręka w górę? Nie wiemy. Średnio. Mogłem troszkę lepiej tutaj tytułować. Generalnie testy przesiewowe zaraz sobie powiemy dokładniejszą definicję. Aczkolwiek myślę, że każdy z nas zna test pokroju Functional Movement Screen, czyli ten cały FMS. Tak? To jest typowy test przesiewowy, czyli generalnie jego celem jest za pomocą kilku zmiennych znalezienie osób, które mają potencjalnie większe ryzyko kontuzji. Także dzisiaj opiszemy sobie całą teorię stojącą za testami przesiewowymi. Nie będę się skupiał na żadnym pojedynczym. Tylko opiszemy sobie zasady, które będą się aplikowały do każdego jednego, tak? czy to FMS, czy cokolwiek możecie wykorzystywać w praktyce z ludźmi. E, opiszemy sobie troszkę mechanizm występowania urazów i czemu, właśnie testy pokroju FMS no nie pokazują nam tutaj całego tego obrazka. Przejdziemy przez troszkę mniej znane wady i zalety tych testów, no i potem będzie odrobinkę o takiej alternatywnej propozycji działania aczkolwiek nie za dużo, gdyż no nie jest to tematem tego wykładu. Jaki jest cel treningu sportowego? Pytanie do Was. Jesteśmy trenerami przygotowania motorycznego, do, przychodzi do nas sportowiec, co on od nas chce? Poprawić swój performance, jedna rzecz. To jeszcze? Tak, zwiększyć parametry, co może przejść właśnie do tego performance'u, tak? Ale druga rzecz, tutaj jak mamy cały tytuł, Druga to będzie uniknięcie kontuzji, tak? Pierwsze zwiększenie osiągów, poprawienie performensu, jak to nazywamy, chcemy, żeby nas sportowiec był silniejszy, szybszy, bardziej wytrzymały, aczkolwiek druga rzecz, bardzo ważna i Jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że nawet ważniejsza to jest właśnie prewencja urazów. My jako trenerzy przygotowania motorycznego, czy trenerzy pracujący ze sportowcami, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ten sportowiec mógł jak najwięcej praktykować swój własny sport. Osoba, która spędzi najwięcej czasu na boisku, najwięcej czasu szlifując technikę, taktykę itd. będzie lepszym sportowcem. Tak, dlatego drugą tutaj mega ważną rzeczą będzie ta prewencja urazów. I między innymi właśnie po to wykorzystuje się testy przesiewowe. Tutaj mamy krótką definicję. Eee, wszystko polega na tej mantrze: lepiej zapobiegać niż leczyć. No i test przesiewowy strategia wykrywania przyszłego urazu osoby, która obecnie nie ma oznak, lub objawów tego urazu albo tak jak ja lubię sobie mówić, jest to takie swoiste przewidywanie przyszłości. Tak? Nie mamy żadnych. Podstaw, żeby myśleć, że ta osoba będzie kontuzjowana. Jednak nas test to pokazuje, przez co uznajemy, że jest w grupie wyższego ryzyka. I zazwyczaj ciąg przyczynowo-skutkowo chcielibyśmy, żeby wyglądało to w ten sposób. Tak? Na początku identyfikujemy sobie wewnętrzne, modyfikowalne czynniki ryzyka. Wewnętrzne, czyli takie związane z naszym sportowcem, bo są również wewnętrzne, związane z całym procesem treningowym, aczkolwiek w tych testach skupiamy się na tych wewnętrznych. Modyfikowalne, logiczne. Czynnikiem ryzyka może być płeć, może być wiek, nic z tym nie zrobimy. Tak? No, mamy XXI wiek, co prawda, można też tutaj dyskutować, aczkolwiek no, są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Więc identyfikujemy sobie, je. potem wkładamy tak jakby te nasze czynniki ryzyka do testu przesiewowego i identyfikujemy sportowców posiadających wysokie ryzyko za pomocą tego testu, tak? Czyli oni posiadają te jakieś modyfikowalne czynniki ryzyka, które wcześniej znaleźliśmy, i znajdujemy je w teście. Potem stosujemy interwencję prewencyjną. Tak, znajdujemy sportowców, którzy mają większe ryzyko kontuzji. Stosujemy jakąś interwencję. Najczęściej to jest trening siłowy, aczkolwiek mogą być różne rzeczy. I wtedy chronimy sportowca przed kontuzją i zostajemy miliarderami. Tak i się tutaj bardzo dobrze bawimy. Bo generalnie tutaj jest pierwsza rzecz. W momencie, jakby ktoś był w stanie przewidzieć. Kontuzję u sportowców, miał jakieś skuteczne narzędzie do tego, no to ta osoba byłaby rozchwytywana przez wszystkie najbogatsze drużyny sportowe i byłaby milionerem. No bo kontuzja jest największym problemem w sporcie. Tak? Jak sportowiec jest kontuzjowany, on nie gra. Jak on nie gra, nie zarabia pieniędzy. Jak on nie zarabia pieniędzy, jego klub też nie ma z tego pieniędzy, sponsorzy odchodzą i tak dalej. Także dzisiaj będę się. Dużo opierał na tym badaniu naukowym. Ja generalnie jestem doktorantem, wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, dlatego, wszystko co opieram no z reguły, jest to na badaniach naukowych. I tutaj bardzo fajna przegląd taki badań, który sobie troszkę teraz skrócimy. Generalnie, jeśli mówimy o testach przesiewowych, jest ich bardzo dużo. Naprawdę, tutaj jest kilka. Właśnie najbardziej popularny, mamy tam FMS, ale potem też powstał MCS. Mamy jakieś testy lądowania, wyskoku, skok do przodu, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no nie będziemy się skupiać na żadnym pojedynczym, chociaż tam będę dawał jakieś przykłady. Aczkolwiek opiszemy sobie metodologię stojącą za nimi wszystkimi. Więc, jak sobie zobaczymy, w idealnym świecie to wygląda mniej więcej w ten sposób. Więc, mamy tutaj rozkład normalny, czyli jak mamy jakieś Badania naukowe, czy wiele różnych a, naturalnych zjawisk, że, tam, że tak powiem, to bardzo dużo można dostosować właśnie do tego rozkładu normalnego. Tak, czyli znaczna większość społeczeństwa będzie gdzieś tutaj na środku. Będzie część, która będzie miała czegoś więcej, będzie część, która będzie miała mniej. Na przykład, weźmiemy sobie IQ, znaczna większość osób będzie tutaj, ale też mamy osoby z niższym IQ, lub z wyższym, jakieś geniuszy, ze wzrostem, i tak samo. Jeśli chodzi o wyniki testów przesiewowych. więc na osi X mamy tutaj właśnie wynik z tego testu. W momencie jak jest wysoki, to znaczy, że nasz sportowiec według tego testu nie ma nie jest w grupie ryzyka kontuzji. W momencie jak jest niski, nie pójdzie mu na teście, no to wtedy ma większe ryzyko. No i tam oś Y mamy liczbę sportowców. W idealnych warunkach to wygląda w ten sposób. Mamy tam sobie czerwone ludziki, osoby z kontuzją, czarne bez kontuzji. Wtedy Rysujemy sobie taką linię różnicującą. Właśnie, że od tego wyniku testu przesiewowego a uznajemy tych sportowców za grupę wysokiego ryzyka, tak? Czyli że oni będą mieli kontuzję, z nimi coś trzeba zrobić. I z kolei nie, nie musimy się przejmować. I mamy właśnie to przewidywanie przyszłości, tak? W idealnym świecie. Teraz pytanie, czy tak to wygląda w idealnym świecie? Nie. Tak? Czy ktoś uważa, że tak to wygląda? No raczej niestety nie. W idealnym świecie często wygląda w ten sposób, tak? Mamy znowu tą samą linię różnicującą, ale to nie znaczy, że 100% sportowców, którzy jest tutaj, czy ogólnie ludzi, będzie miało kontuzję. Może ich być rzeczywiście troszkę więcej proporcjonalnie, aczkolwiek nie wszyscy. I vice versa. Tutaj, jak mamy grupę niskiego ryzyka, w teorii, to nie oznacza, że ci, że ci ludzie nigdy nie będą mieli kontuzji. Tak? To zawsze będzie troszkę rozłożone. I tutaj, analizując sobie znowu matematycznie, możemy dojść do wniosku, że kontuzja jest 3,5 razy bardziej prawdopodobna w grupie wysokiego ryzyka niż niskiego ryzyka. Co jest w pełni prawdą, no bo to jest obliczone na podstawie tych ludzików tutaj. Więc, automatycznie, dając sobie taki nagłówek, nie wiem, w gazecie, promując kurs, obojętnie, można uznać, znaczy, wiele osób by to przekonało, że ten test jest niezwykle skuteczny, że bardzo dużo nam daje, ponieważ. Tak to troszkę przedstawiamy, aczkolwiek w rzeczywistości nie wygląda, no bo jednak w tej grupie też mamy osoby kontuzjowane. Więc mamy sobie to, stosujemy sobie interwencję u tych ludzi, tak, w grupie wyższego ryzyka. I teraz pytanie: co z tymi osobami tutaj? Tak, Interwencja została zastosowana tutaj, jakiś zestaw ćwiczeń, nie wiem, dodatkowe masaże, obojętne. Co z nimi, A, czyli z ludźmi w grupie niskiego ryzyka, którzy też będą mieli kontuzję? A co jeśli tutaj, nie wiem. To jest kadra pływania Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, i to jest Michael Phelps. No, lekki problem może być. I tutaj powstaje nam taki koncept e, zwany paradoksem prewencji. To ogólnie oznacza, że paradoksalnie bardzo często to właśnie w grupie niskiego ryzyka jest znaczna większość kontuzji, wynikająca tylko i wyłącznie z liczebności tej grupy. Tak? Czyli jak tutaj mamy 50%, załóżmy, w grupie wysokiego ryzyka. Mamy tam załóżmy 10 sportowców, 5 z nich będzie miało kontuzję. Jak tutaj mamy 16%, tutaj mamy 50 sportowców, powiedzmy, no to mamy jakieś 16 osób, tak? No to 5 kontra 16. W tej grupie de facto będzie więcej kontuzjowanych, z tego względu, że ta grupa jest po prostu bardziej liczebna. Można sobie powiedzieć, dobra. Co jeśli przesuniemy naszą linię różnicującą? Tak? Czyli od teraz będziemy wymagali większego, lepszego wyniku testu przesiewowego, żeby uznać kogoś za grupę niskiego ryzyka. Tak? Jak widać, obejmujemy teraz dużo więcej tych czerwonych ludzików. I znowu dochodzimy sobie do wniosku, że kontuzja jest 2,6 raza bardziej prawdopodobna w grupie wysokiego ryzyka w porównaniu z grupą niskiego ryzyka. Bardzo fajnie. Jednak tutaj powstaje nam kolejny koncept, zwany. Kompromisem między czułością a specyficznością testu. W literaturze naukowej wszystkie testy są badane pod tym względem. Chcemy, żeby testy były jak najbardziej czułe, jak najbardziej specyficzne, aczkolwiek w tym kontekście bardzo często będziemy widzieć ten kompromis.